Sorki za spóźnienie, ale coś mnie zatrzymało. Plakietka ochroniarza? Co? Wyglądasz, jakbyś obrabowała sklep spożywczy. A, to! Nie, po prostu nie mogłam się zdecydować, więc stwierdziłam, że lepiej kupić za dużo niż za mało. Wzięłam chleb. Pszenny i żytni. Do tego... pomidorki. O, wyglądają... smakowicie. Serek. Kabanoski. Krakersy. Oliweczki. Orzeszki. Obowiązkowo chipsy. Ciastka. No i najlepsze. Rurki z kremem. No wiesz, czym siata bogata. Malina, czy ty jeszcze kogoś zaprosiłaś na nasz piknik? Nie! Skąd ten pomysł? No, tą ilością jedzenia to mogłybyśmy jeszcze wykarmić co najmniej 5 osób oprócz nas. Oj, tam przesadzasz. Ja przesadzam? Mhm. No dobra, a ty co wzięłaś ze sobą? No to co widzisz? Tylko tyle? Dobrze, że wzięłam chociaż twoje ulubione paluszki. Z sezamem. Ta-da! To nie są twoje ulubione? Ale Malinka o wszystkim pomyślała i wzięła też te z solą. No dzięki, dzięki. Co jest? Nie cieszysz się? Nie, no cieszę się, cieszę, lubię solone. To o co chodzi? No mów, Jagoda, mi możesz wszystko powiedzieć. No ale nie wiem, jak to powiedzieć. Wprost, Jagoda, wprost! No dobra. Chodzi o to, że za dużo kupujesz? Ja za dużo kupuję? Ty chyba nie widziałaś koszyka pani, która stała przede mną przy kasie. 3 razy wypadały jej biszkopty i to nie paczka, a cały karton. Malina, no właśnie o to chodzi. Ludzie kupują więcej niż potrzebują, jedzą więcej niż potrzebują, a to, czego nie mogą już zjeść, to co? No wyrzucają i nie dość, że rośnie ilość odpadów, to wraz z tą wyrzuconą żywnością marnowane są nakłady wody i energii, które przecież wykorzystano do produkcji tych chipsów, rurek czy paluszków z sezamem. Jeny, dobra, zrozumiałam aluzję. Nie kupować ci paluszków, jak nie wiem dokładnie, które lubisz. I kto to teraz wszystko... Cześć, dziewczyny. O! Widzisz, Jagoda? Jednak ktoś się znajdzie. Co to za impreza? A, taka piknikowa. Przyłączysz się? O, jest. Tak, zaraz dołączę, tylko muszę zadzwonić. Ktoś znowu wyrzucił pralkę na wjeździe do lasu. Muszę to zgłosić. Może ktoś chciał wymienić pralkę na ekologiczną? No właśnie. Jak to pięknie powiedziała Jagoda, ludzie kupują więcej niż potrzebują. Za pieniądze, których tak naprawdę nie mają. Na kredyt, który będzie później spłacany przez przyszłe pokolenia. Współczesny świat zachłysnął się dobrobytem i luksusem. Każdy chce mieć wszystko. Wszyscy chcą być bogaci, a ekonomiści mydlą nam oczy możliwością nieustannego wzrostu gospodarczego. Tak napędza się konsumpcja dóbr i usług, a tymczasem możliwości naszej planety są ograniczone. Wszędzie słyszymy, że musimy chronić przyrodę, nie wycinać lasów, ale nigdzie nie słyszymy, że musimy ograniczyć konsumpcję, że musimy mniej kupować. A każda nasza decyzja w tym zakresie może szkodzić planecie.
Do tego wszystkiego potrzebne są nam zasoby naturalne, takie jak woda, gleba, las czy minerały. Te zasoby się kurczą. Czego nam zatem potrzeba? Umiaru i zdrowego rozsądku. A ten nie zawsze idzie w parze z założeniami ekonomii. Nauka ta zakłada stały i nieograniczony rozwój oraz bezgraniczną możliwość eksploatacji planety z zasobów. To mrzonka. Więc zanim coś kupisz, pomyśl, czy naprawdę tego potrzebujesz. A jedząc cokolwiek, sprawdź, czego użyto do produkcji tej żywności. Bo może się okazać, że właśnie przyłożyłeś rękę do wycinki lasów tropikalnych. Tam właśnie dochodzi do rabunkowej gospodarki leśnej. Wycina się lasy pod plantacje soi, palm olejowych i awokado. Zadanie jest proste. Chcesz chronić przyrodę? Nie chcesz wycinki lasu? Ogranicz konsumpcję, a nie przykuwaj się do drzew. Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa Oborniki, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap. Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.